Stanisław Czachorowski, jestem hydrobiologiem i entomologiem zarazem. Pracuję na uczelni od 30 lat. Chcę przedstawić pomysł na zajęcia dotyczące, czym jest nauka jako produkt i jako proces. Różnej wielkości puszki, czyli to, co nam zostaje z domu po zjedzeniu, czy to cukierków, różnych takich innych wiktuałów. Najlepsze są puszki troszeczkę większe. Te małe po orzeszkach są może za małe, żeby włożyć większe rzeczy. Czyli mamy kilka puszek od 4 minimum do 8. Przygotowujemy zestaw, wkładamy różne rzeczy do środka, od małych do dużych, żeby były zaskakujące, zaklejamy na trwało. Dodatkowo mamy puste puszki, posłużą do dalszej części eksperymentów. One nie muszą być jednakowe, nawet jak są różne, to dobrze, bo uczeń wtedy postawi pytanie, czy można porównywać efekty, jeśli puszki są różne. Już nie chodzi oczywiście o napisy, ale o wielkość i o rodzaj materiału, z którego zostały wykorzystane. Do tego różne rzeczy, albo z kuchni, albo to, co znajdziemy. Czasami mogą być rzeczy zaskakujące z warsztatu samochodowego lub znalezione gdzieś na ulicy. Czyli wkładamy do puszek, przygotowujemy zestaw do porównań. Drugie są elementem dodatkowym, które wykorzystamy. W pierwszej części uczniowie mają za zadanie, wedle instrukcji, zbadać zawartość puszki bez jej otwierania i bez zniszczenia. Wykonują różne elementy, słuchają, trząchają, trulają, to do dyspozycji. W drugiej części, jak już na tablicy, wszystkie zespoły pokażą swoje propozycje, dyskutują o tym, co jest w środku, zgadzają się lub nie zgadzają, dochodzą do konsensusu lub nie dochodzą. Przechodzimy do drugiej części, gdzie mogą zaplanować eksperyment. Nawet bez otwierania puszki, jeśli mamy pustą, wiemy, co wsypujemy do środka, wtedy możemy porównywać, jeśli się mniej więcej zgadza, to możemy stawiać hipotezę, że prawdopodobnie jest to samo, bo jest dokładnie taka próba zerowa. Możemy zastosować inne metody badawcze, na przykład magnes, to wtedy pozwoli oddzielić części żelazne i nieżelazne. Można jeszcze tam kilka innych elementów wykorzystać, to będzie wskazanie, że postęp w nauce dokonuje się na przykład poprzez zastosowanie nowych metod badawczych. Dyskutujemy z uczniami, pokazujemy, jak pracują, zwracamy uwagę na to, że bardzo ważną umiejętnością naukowca jest dyskusja, że tak naprawdę to wszystko w naszej głowie się dzieje, a te wszystkie przyrządy, łącznie z mikroskopami, są tylko narzędziami, które nam pomagają. One nie zastępują myślenia, nic nie zastąpi logicznego myślenia, stawiania pytań, umiejętności dyskusji.